Zorganizowaliśmy Rising Stars of Cyber Security właśnie po to, żeby partnerom, którzy dopiero angażują się we współpracę z nami, pokazać nasze całe portfolio i to, jak możemy ich wspierać w budowaniu sprzedaży o nasze rozwiązania. Koncepcja całego wydarzenia dzieje się na dwie części, część merytoryczna i część integracyjna. Część merytoryczna to panele dyskusyjne i warsztaty, a część integracyjna to po pierwsze możliwość wymiany informacji, rozmów nieformalnych. Do naszego portfolio dołączyło dwóch nowych producentów. Szwedzki producent firma Home Security, która zajmuje się Vulnerability Assessment, czyli automatycznym szukaniem podatności, oraz francuski producent Gatewatcher, który zajmuje się technologią NDR, czyli Network Detection and Response, która świetnie uzupełnia ofertę rozwiązań EDR-owych. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Dagmie za zaproszenie na to szczególne wydarzenie. Na początku myślałem, że to będzie trochę spotkanie z konkurencją, ale okazuje się, że to jest świetna okazja, żeby poznać różnych partnerów, wymienić się doświadczeniami. Uczestniczyliśmy w warsztatach StormShielda, poznaliśmy tam nowości produktowe, nowe modele, bardzo elastyczne, z wieloma możliwościami, które będziemy mogli wdrażać na rynku. Jesteśmy mega pod wrażeniem, jeżeli chodzi o wiedzę, którą uzyskaliśmy dzisiaj. I uważam, że rozwój, który mamy w planach razem z Wami, pozwoli nam w przyszłym roku być już na wyższym levelu, czyli na Tytana.